7 kwietnia 2024 roku Polacy wybierają swoich przedstawicieli na szczeblu lokalnym. Wybory samorządowe dotyczyć będą prezydentów, burmistrzów, wójtów, a także radnych. Jak przebiega proces liczenia głosów i kiedy poznamy wyniki wyborów samorządowych 2024 roku? Zgodnie z artykułem 446 Kodeksu Wyborczego, Gminna Komisja Wyborcza ma obowiązek niezwłocznie udostępnić wyniki głosowania i wyborów w poszczególnych okręgach wyborczych. Realizuje to poprzez wywieszenie w swojej siedzibie, w miejscu łatwo dostępnym dla wyborców, jednego z egzemplarzy protokołu. Oznacza to, że wyniki wyborów samorządowych w poszczególnych gminach mogą być znane już po kilku lub kilkunastu godzinach od zamknięcia lokalu. Czas ten jednak może znacznie się przedłużyć, szczególnie gdy konieczne będzie przeprowadzenie drugiej tury wyborów. W kontekście ogólnokrajowych wyników artykuł 477.1 Kodeksu Wyborczego stanowi, że Państwowa Komisja Wyborcza ma obowiązek ogłosić zbiorcze wyniki wyborów samorządowych w całym kraju. Informacja ta jest publikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz udostępniana publicznie w formie obwieszczenia. Ten mechanizm zapewnia, że wszyscy obywatele mają dostęp do oficjalnych, końcowych wyników wyborów. Jednak prawo nie precyzuje terminu, w którym PKU miałaby wywiązać się z tego obowiązku. Analizując poprzednie wybory samorządowe w Polsce, można zauważyć, że czas od daty głosowania do ogłoszenia ogólnokrajowych wyników może być dość długi. W 2018 roku pierwsza tura wyborów odbyła się 21 października, natomiast druga 4 listopada. Ostateczne ogłoszenie wyników przez PKU nastąpiło 1 kwietnia 2019 roku, czyli po ponad 5 miesiącach od przeprowadzenia pierwszej tury. Zwykle jest jednak dużo szybszy termin, pierwsze dni po zakończeniu głosowania. Z kolei w wieczór wyborczy poznajemy sondażowe wyniki wyborów. Zasady przeprowadzania wyborów są jasno określone przez Kodeks Wyborczy, by zapewnić ich uczciwość i transparentność. Pierwsza tura wyborów została zaplanowana na 7 kwietnia. Głosowanie odbywa się standardowo między 7 a 21. Po jego zakończeniu wszystkie oddane głosy są zabezpieczane przez Obwodową Komisję Wyborczą. Kolejnym etapem jest szczegółowa weryfikacja wyników poszczególnych komisji. Komisje sprawdzają liczbę wydanych i niewykorzystanych kart do głosowania oraz pełnomocnictw. Później Komisja do Spraw Ustalenia wyników głosowania otwiera urny i segreguje głosy zgodnie z kategoriami. Kandydaci do rad różnych szczebli oraz kandydaci na stanowiska burmistrza, wójta i prezydenta miasta. Następnie zgromadzone dane są przekazywane do Komisji Wyborczej Wyższej Rangi oraz Państwowej Komisji Wyborczej, która zajmuje się ustaleniem zbiorczych wyników. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, czyli ponad połowy, konieczna będzie druga tura wyborów, zaplanowana na 21 kwietnia. To w niej zadecyduje się, kto ostatecznie będzie pełnił urząd w bezpośrednim pojedynku dwóch kandydatów z największą liczbą głosów z pierwszej tury. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.